Ej, co się dzieje? Nie wiem, jacyś ludzie tu przyjechali. W porządku. Dobrze, postawcie tutaj te pudełka, a to połóżcie tam, przy tych szczeniaczkach. Plan zdjęcia był przygotowany. Kto to? Co tu się dzieje? Nic nie widzę. Bracie, zwiady. Dobra robota. Sprawdźmy, o co chodzi. To ekipa filmowa, która będzie tu kręcić reklamę. To jest to, chłopaki. To nasza szansa na nowy dom. Musimy koniecznie w niej wystąpić. Dzień dobry panu. Jak się pan ma? Opowiem panu, dlaczego warto wybrać nas. No dobrze. Więc ja i moi bracia jesteśmy wyjątkowi. Kompaktowy z nas pieszczochy. Proszę to zignorować. A więc jesteśmy bardzo, bardzo silni i wygraliśmy wiele nagród. A raz dałem się wykąpać w Yo hablo español. Co się tak grzebiesz? Wybierz jakieś kotki i pieski. Nie, czekajcie, proszę, proszę. Niczym się nie martwcie, chłopaki. Wystąpimy w tej reklamie. Mam już plan. Buty na śnieg. Idźcie po zwierzęta i zaczynamy zdjęcie. A teraz skup się i popatrz smutnym wzrokiem do kamery. Smutny wzrok. Okej, dam radę. Uwaga i akcja! Pozwoliłem jej odejść. Nie mogę teraz nawet spojrzeć sobie w oczy. Bo kogo widzę? Mężczyznę, którego ona już nie kocha. Ale dlaczego? Dlaczego wzięłaś ze sobą dzieci? Próbowałem ze wszystkich sił być dobrym ojcem. Serio! Cięcie. Może spróbuj nieco delikatniej, dobrze? Okej, robi się. No dobrze, akcja! Janice, dlaczego? Dlaczego wziąłeś ze sobą dzieci? Dlaczego? Janice, to też i moje dzieci! Cięcie. I akcja! Przepraszam, ale czy to bezglutenowa karma? Mam też skłonność do alergii na orzechy, więc... Czy możemy zabrać stąd kwiaty? Chyba mam na nie alergię. A czy dałoby się kręcić z drugiego profilu? Prawie jest ładniejszy. Cięcie. Proszę, bawcie się razem. Nie, proszę, nie kręć nimi. Nie, okej, dość, przestań. Cięcie. Hej, patrzcie na mnie. Adoptuj mnie już dzisiaj, niżka gwarantowana. Czas się kończy, zwijajmy się, wykorzystamy to, co mamy. Każdego ranka setki kotów i psów budzą się z myślą. Czy to właśnie dzisiaj znajdę swój nowy dom? A może ty obudzisz się dziś z myślą, czy to właśnie dzisiaj znajdę przyjaciela na zawsze? Zadzwoń już dziś. One czekają. Sklep zoologiczny. Zadzwoń. No dobra, przećwiczmy to jeszcze raz. Pragnę rozpocząć dzisiejszą prezentację, zadając wam jedno ważne pytanie. Czy wasza rodzina jest szczęśliwa? Dokładnie wiem, co powiecie. Dość szczęśliwi jesteśmy, ale pomyślcie, czy nasza rodzina może być jeszcze szczęśliwsza? Nie zapomnij powiedzieć coś miłego klientowi. Piękne masz, kliencie, buty, chciałbym mieć takie same. Tata nie nosi butów. Piękne masz, kliencie, stopy, chciałbym mieć takie same. Jak więc zamienić przeciętnie szczęśliwą rodzinę na najszczęśliwszą rodzinę w interesie? Już mówię jak. Poprzez ekspansję. Pragnę przedstawić projekt szczeniaczek. A teraz wystąpi nasz ekspert. Dzięki, Greg. Zwierzętami zajmuję się dłuższą chwilę. Co więcej, jeśli przejrzycie moje CV, zobaczycie, że posiadam osobiste doświadczenie jako zwierzę towarzyszące. Zatem wiedza nabyta w tym czasokresie pozwala mi twierdzić, iż nieobce są mi problemy psiego odżywiania, higieny oraz penetracji otwartych przestrzeni. Brawo! Mamimy klienta naukowymi terminami, pokazujemy wyniki badań szczęśliwości. Nieźle! Tu zaś mamy prognozy na kolejne 2 kwartały. Jak widzicie, lecą do nieba. A oto profesjonalna wizualizacja. Proszę bardzo, to możecie być wy. Możemy być my. A teraz agresywne zakończenie prezentacji. Kupcie szczeniaczka, kupcie szczeniaczka, kupcie szczeniaczka! Dobra, chodźcie go dręczyć, a kiedy poprosi o litość, podręczymy bardziej. Wyparował! Więc wczoraj widziałem w telewizji reklamę proszku do prania i pomyślałem, że zechcecie ubrać małpkę. Potem, że małpki są takie słodkie ze swoimi puchatymi pyszczkami, a potem, że jeszcze słodsze są szczeniaczki, dlatego kupiłem kanapkę. Co? To co jest w pudle? Szczeniaczek. Chyba chcieliście szczeniaczka, tak? Co to jest? Wygląda jak zielony zły beret. Nie, raczej jak złośliwy staruszek z ruiną domu na plecach. Tak, albo jak pęknięta parówka wystająca z bułki. Powiedzcie, że to nie szczeniak. Totalnie to nie szczeniak. Nie wierzę, że to zrobiłeś, Richard. Posiadanie zwierzaka to wielka odpowiedzialność, a ja nie mam czasu, żeby się nim zajmować. O, co to u licha jest? To jest labradoodle. To jest labra żółw. Jeżeli chcieliście mieć żółwia... Nie chcieliśmy żółwia. A więc nie trzeba było zmuszać ojca, żeby wam go kupił. Ale my... Lepiej się nim zajmijcie, bo uprzedzam, że to wy za niego odpowiadacie. Do końca waszego życia. Słuchajcie, zgadzam się, że jest mega ohydny, zimny, mokry, cuchnie jak pępek i ma wstrętne oczka manakina. Ale teraz jest częścią rodziny, więc trzeba go kochać jak Watersona. Dobra, zaczynamy. Żeby nawiązać więź ze zwierzakiem, trzeba go dotykać. Chodź do mnie, słodziaku. A może nie. Ej, nie pozwól, żeby brzydki strach wygrał swoją piękną potrzebą bliskości. Nie boję się, po prostu myślę, że mnie nie lubi. Serio? No dobra, widzę, że mi nie odpuścicie. Przyłamie się, dotknę go. To nie był przyjazny dotyk, a przez skorupę nic nie czuł. Niech ci będzie. Co jest to? Okej! Tak, dobry żółw. Zadowoleni? W środku jest jeszcze ohydniejszy. Au! 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 Będziecie mną gardzić, jak powiem, że bardzo nie lubię tego żółwia? Tak, będziemy. Dobra, więc muszę to mocno przemyśleć. Bardzo nie lubię tego żółwia! Może on po prostu nie jest jeszcze przygotowany na kontakt fizyczny. A może on jest głodny? Ja też jestem złośnikiem, jak chce mi się jeść. Czym go chcesz karmić? Duszami? Sorry, ale tak myślę, bo ten żółw to czyste zło wcielone! On się bardziej boi nas niż my jego. Kto wie, co on ma teraz w głowie? Gryźć, gryźć, gryźć i jeść, żeby mieć siłę gryźć, gryźć, robić małe żółwie i dalej gryźć, gryźć. A może denerwuje się, bo to nasze terytorium. Dajmy mu własną przestrzeń. Gotowe. Możesz go już przynieść? Jeśli będziesz go traktował jak przestępcę, on się będzie tak zachowywał. Postaw go. Dobrze, a teraz zdejmij zbroję. Musisz mu ufać, jak chcesz, żeby ufał tobie. No i co teraz? Mów do niego. A teraz posiedzimy i popatrzymy, jak przyzwyczaja się do nas i do otoczenia. Wiem, co powiecie. Obiecaliście się nim zająć. Jesteście nieodpowiedzialni. Zastanówcie się, kto tu jest nieodpowiedzialny. Ktoś, kto miał być odpowiedzialny, czy ktoś, kto temu komuś kazał być odpowiedzialnym. Obawiam się, że sami jesteście winni. Niebywale przekonująca przemowa. Jednak, żebyście przekonali organ dowodzący tej rodziny, żółw musiałby wykonać coś absolutnie strasznego. Matko! To coś absolutnie strasznego! Jak mogłeś się tak zachować? Znaczy tak strasznie. Znaczy tak absolutnie strasznie. Normalnie nie wierzę. Hej, Persi! Dziękuję, że mnie zaprosiłeś. Przyniosłem świeży seler. Hej, pokażę ci niespodziankę? Przed tobą legendarne miasto zwierząt! Zobacz, mamy tu wszystkie zwierzęta. Stworzyłem zwierzęcy świat, taki, o którym mówiłeś dzisiaj na lekcji. Ja go ożywiłem, tak jak chciałeś. Gdzie je znalazłeś? Już ci mówię, Persiusie. Chciałem włożyć mu pelerynę, ale nie udało mi się. Hej, może nadasz im imiona? Nie, same muszą to zrobić! A, okej, jasne. Tak, to ma sens. Na co jeszcze czekamy? Rozpocznijmy przygodę! Nasi bohaterowie odpływają statkiem. Potem przypominają sobie, że wolą latać. Gdzie się ukrywasz? Gdzie się podziały te małe żuczki? Masz ochotę coś przekąsić? Patrz co mam! Mama dała mi 20 pizzowych dolarów! Powiedziała, że sam mogę sobie zamówić pizzę, bo jestem odpowiedzialnym chłopcem. Zaprosimy przyjaciół? O, jasne! Zabierzmy ich! Zaraz, wcale nie chcę tego robić, ale... Clarence, idę do klubu książki, tylko pamiętaj, jeśli chcesz robić coś kreatywnego, to rób to w garażu, dobrze? Wybacz, kolego. Po pizzy czeka nas jeszcze wiele przygód. Przepraszam, jest już bezpiecznie? Nie wygląda, jakby było. O, jestem taki wygłodniały. Czy to możliwe? Czy to przepowiednia wyżerki ostatecznej? Uj, to moja sprawka. Rety. Tak czy siak, możliwe, że dziś jest dzień, w którym nareszcie napełnimy brzuszki. Nadal wierzysz w te swoje bajeczki, staruszku? Fartolomeusz! To oczywiste, dlaczego tu jesteśmy. Jesteśmy tu, ponieważ ten różowy nas tutaj zamknął. Fartolomeuszu, Ksawiusie, błagam. Muszę wrócić do swoich synów. Pomóżcie mi się stąd wydostać. Okej, w porządku. Proszę opowiedzieć o tej wypasionej pizzy. Aha. Tak, widziałem to w reklamie. Aha. Wow. Co? Naprawdę, słuchajcie, macie fantastyczne jedzenie. Sprawdźmy, czy nasi przyjaciele niczego nie potrzebują. Czekaj, Jeremy, czekaj. W tej chwili w to się nie bawimy. O nie, nie do ciebie, Jeremy. Z tobą nie bawię się w żadne gierki. Przestań, okej? Nie, nie, ty się rozłącz. Okej. Jedyną drogą ucieczki jest to coś, za czym ten różowy nas zamknął. Uhuhu. Stary Kuki się tym zajmie. Zamknięte. Utknąłem! O nie, już po nas! Naprawdę tu jest! Ojej. Zamówiliśmy pizzę do domu. Teraz to my jesteśmy mamą. Dzień dobry, duży mężczyzno od pizzy. Ja też jestem już duży. Jasne, to wasza pizza. Dziękuję panu. Trzymaj, Percy. Ciepła. To Percy. Jasne, poproszę $16 i 25 centów. A niech to, za chwilę wrócę. Bardzo proszę. Okej. Jeden, dwa i kolejny. Ej, no błagam. Przepraszam, strasznie pogniecione. Zaraz je panu wyprostuję. Sześć i siedem i jeszcze jeden. 12, nie, młody, 13. Źle to liczysz. Daj, ja to zrobię. Ostrożnie, wy darmozjady! Już dobrze, kochanie. Próbowałem. Teraz sobie odpocznij. Leż. Jeszcze odrobinkę. O nie! Cześć, przyjaciele. Przyniosłem wam jedzonko. W porządku. Pokaż prezydenta z piegami. Ten tu. To Lincoln Pirat. Zgaduj dalej. No nie, muszę już lecieć. O, możesz zabrać je wszystkie. Ekstra. Będzie niezła zabawa. Zapowiada się miły wieczór. Percy? Radość! Luksusy! Wspaniałe luksusy! O, jedzenie! Percy! Moje dzieci nie będą głodować tej zimy. Nie! Jesteś bohaterem, Persiusie! Mogę pocałować cię w ogon, Persiusie? Nie! Macie dalej tańczyć!